Młodość to jest taki czas, kiedy człowiek poznaje po to, aby podjąć decyzję i wziąć odpowiedzialność. Jak skutecznie komunikować się z dojrzewającymi uczniami? Sieci połączeń, w których funkcjonują? Przepływ informacji i źródła wiedzy, z których czerpią? Te i pokrewne tematy poruszone zostały podczas sympozjum katechetycznego w Poznaniu. Już po raz 17 zorganizowała je spółka Święty Wojciech Dom Medialny. Wśród zaproszonych gości były osoby na co dzień zajmujące się zagadnieniami z zakresu psychologii, komunikacji i nowych technologii. W tym roku bardzo ciekawy, interesujący temat, komunikacja między nauczycielem a uczniem, między katechetą a uczniem, co w dzisiejszych czasach, tak jak słyszeliśmy w dniu wczorajszym na wykładzie, nie jest wcale sprawą łatwą i prostą. Tak szybka zmiana pokoleń, różnica w stosunku do poprzednich 3 lat, że ten wychowanek jakby wymusza na nauczycielu, a zwłaszcza na katechecie, jakieś nowe spojrzenie na niego. Człowiek dąży do szczęścia, pragnie być kochany, pragnie być szczęśliwy i akceptowany. Natomiast sposoby jakby wymuszania tego już będą inne. Rewolucja cyfrowa przeobrażająca naszą rzeczywistość skłania do szukania odpowiedzi na pytania o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w sieci. Świat wirtualny jest światem naturalnym młodych ludzi, więc jeśli mówimy o kształtowaniu postaw, o zwracaniu uwagę na relacje, na to, jak powinny one się kształtować między młodymi ludźmi, jak formować postawy młodych ludzi, no to bez internetu, bez tego świata, w którym oni żyją, bez odniesień do tego świata, jest to niemożliwe. Internetu bać się nie należy, jest to narzędzie, z którego należy robić użytek, tak jak z wielu innych wynalazków człowieka. Powinna być taka otwartość u wszystkich pedagogów do tego, aby uczyć się od młodych ludzi, uczyć się na temat ich doświadczeń, na temat tego, z czym się spotykają i wychodzić naprzeciw ich potrzebom rozumienia tego świata, odnajdywania się w nim, budowania relacji, ponieważ wiele problemów świata tak zwanego realnego jest przenoszonych albo ma swoje odzwierciedlenie w świecie wirtualnym. Zdefiniowanie na nowo relacji nauczyciel-uczeń, skutecznej komunikacji skłoniło do przybycia do Poznania uczestników z całej Polski. Komunikujemy się non-stop. Zawsze, kiedy jest kontakt interpersonalny, jest jakaś forma komunikacji, przy czym komunikacja nie jest doskonała, ale warto ją poprawiać. O tym rozmawiamy, o tym dyskutujemy dzisiaj i wczoraj. I myślę, że uczestnicy mają okazję do zebrania treści, aby zbudować refleksję, jak to zrobić, żeby komunikować się skutecznie, stosownie, coraz lepiej w relacji z uczniem, w relacji z rodzicami, między sobą. Ciekawe tematy, ciekawe osoby, spotkania, możliwość wymiany doświadczeń, jak również pozyskania nowych informacji. Świat się ciągle zmienia, mamy nowe badania, nowe informacje, również na temat rozwoju ucznia, na temat nowych technologii, o których tutaj dzisiaj mówimy. I to jest nieodzowne dzisiaj w pracy, aby podążać za uczniem. Tak, to my musimy się ciągle rozwijać i dokształcać. Dwudniowe sympozjum podsumował panel dyskusyjny z udziałem prelegentów poświęcony cyberbezpieczeństwu. Kolejna okazja do wymiany doświadczeń z pracy katechetycznej już w 2019 roku.